Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja, Matka Boża i Matka Nasza. Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Gdy jesteśmy zagubieni, bez celów, potrzebujemy przewodnictwa lub nowej drogi naprzód. Pomódlmy się do Boskiego Ducha Świętego. Cała miłość, jaką Bóg czuje do każdego z nas, może objawiać się na wiele sposobów. Jednak przyjęcie Jego boskiego światła jest jednym z najwspanialszych miłosierdzi, aby dotknąć Was i zawsze mieć Jego obecność w naszej duszy. Gdy codziennie, przez chwilę, zamkniesz uszy na odgłosy świata, tak, abyś mógł zagłębić się w swojej duszy, która jest świątynią Ducha Świętego, Twoje życie będzie szczęśliwe i radosne. Znajdziesz pociechę nawet wśród cierpienia. Otrzymasz łaskę na miarę Twoich trudności i siłę do zniesienia ich. I tak dojdziesz do bram niebios. Słowa Pana Jezusa. Pocieszyciel, Duch Święty, Duch Prawdy i Duch Mocy, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Boga, doprowadzi was do całej prawdy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, dzisiaj chcę Cię prosić z mocą mego serca, abyś przyszedł do mnie, abym mogła Cię przyjąć w całej Twojej okazałości i być świadkiem całego światła, które prowadzi do prawdy i Boga. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij moje serce, rozpal ogień swojej miłości. O Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Poddaję się wszystkiemu, co ode mnie zażądasz. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań na zawsze ze mną. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twojej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełną cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacnij moją nadzieję i rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych darów, owoców i błogosławieństw. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślała. Przymuszaj mnie, abym święcie postępowała. Pobudzaj mnie, abym miłowała tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegła tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy Cię nie utraciła. Amen. Niech Cię błogosławi Ojciec Miłosierdzia, który pociesza nas w każdym naszym utrapieniu. Niech Ci Bóg da szczęście, niech Ci sprzyja, niech będzie z Tobą i niech Cię prowadzi. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi i na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.